Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witamy bardzo serdecznie państwa w kolejnym odcinku programu Mocnie wierzę. Ksiądz Mariusz Sokołowski Chrystusowiec i ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Perszon z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Szczęść Boże. Daj nam Boże. Radość, że możemy się znowu spotkać księży profesorze. Mówiliśmy sobie o tym czy historia ma sens? Dzisiaj temat, czy istnieją prawa historii? Patrzymy na świat, na Europę, na Polskę też i obserwujemy, że tracimy ludzi, szczególnie tych młodych z kościoła. Starsi są w kościele, tych młodych coraz mniej. To już dawno obserwowaliśmy w Niemczech, w Holandii, we Francji to przyszło do nas. Czy istnieją jakieś takie mechanizmy społeczne, gospodarcze, które działają automatycznie? Zdaniem Benedykta XVI nie, ale ja zgodzę się z księdzem redaktorem, że, że nie tylko księża, nie tylko myślę, myślę, że też księża biskupi, że ojciec święty, My wszyscy się zastanawiają, rodzice, dziadkowie, patrząc co się dzieje ze średnim pokoleniem, co się dzieje z młodszym, mówimy kościół umiera, młode pokolenie jest w coraz większym stopniu bezreligijny. O niedawno, kilka dni temu rozmawiałem przy stole i jedna z pań, młodsza ode mnie, mówi, że pracuje jako nauczycielka i mówi, że w jej szkole no, jest prawie, w Gdyni, chodziło o Gdynię, jest ponad 20% dzieci już w szkole podstawowej, które nie uczestniczą w lekcjach religii. Rozmawiałem niedawno, Jeden z księży biskupów, on mówił, że jest ogromny problem, bo, bo zamiast 10, 20, 30 kandydatów na pierwszy rok jest trzech czy czterech, i to wygląda dramatycznie. Jeden z pracowników kulu, ksiądz Filip, pyta mnie, kiedy mówi do mnie: Jasiu, powiedz, powiedz, czy myśmy coś zepsuli? On jest sporo młodszy ode mnie. Czy myśmy coś zepsuli? Czy, czy to, że teraz czterdziestolatkowie w, w dużej części deklarują się jako obojętni albo nawet negatywnie nastawieni do Kościoła katolickiego tu w Polsce, czy to jest nasza zasługa o, w cudzysłowie? Czy myśmy na to zapracowali naszą niewłaściwą postawą, nie wiem, lenistwem umysłowym? Zgorszeniem, które dajemy, czy, czy nie, brakiem kwalifikacji, czy, my so, czy coś nie działa w naszym przekazie, życiu kościelnym, w naszych parafiach, w naszych relacjach ze świeckimi? Rozmawialiśmy długo, ja mówię: Nie słuchaj. Jak ktoś był w Ameryce, jak ktoś był w Australii, ktoś był w Niemczech, ktoś był we Włoszech, czy w Rosji, ja nie byłem, ale powiedzmy, czy na Ukrainie to właściwie mamy te same mechanizmy. Jeżeli ksiądz redaktor pyta w nawiązaniu do tego historycyzmu, o którym Benedyk XVI mówiliśmy o tym tydzień wcześniej czy dwa tygodnie. mianowicie nie ma takich praw bezwzględnych, które określałyby i zmuszałyby, nas, nas do kapitulacji, do powiedzenia nic się nie da zrobić, takie są prawa historii, nauka współczesna jest przeciw religii i ją dezawuuje i nie ma dla religii miejsca. Jeśli dla jakiejś to takiej właśnie yy, tak zwanej nowoczesnej yy, duchowości, yy, która jest konstruowana przez, przez każdego z osobna, sobie wybiera coś z buddyzmu, coś tam, jakieś kadzidełko sobie zapali, puści muzykę klasyczną, pojedzie gdzieś nad morze i, i, i wschód słońca będzie kontemplował, no i jedność z tym, z boskością kosmosu będzie odczuwał. Nie ma takich praw. Benedykt XVI mówi, że, że ten historycyzm, który, który ma ogromny wpływ na naszą cywilizację, nie oznacza wcale, że istnieją tak zwane prawa automatycznie wymuszające zmiany. Przez wiele dziesiątków lat teza o, o tak zwanej sekularyzacji, ześwieczczeniu, ateizacji, bezreligijności, która, która jest proporcjonalna do rozwoju technicznego i społecznego społeczeństwa, była lansowana. To było w latach 50., 60., 70., jeszcze w 80. Peter Berger i inni socjologowie religii mówili: Im wyższy poziom rozwoju społecznego, tym niższa religijność. U nas w PRL-u to też badano i wykazywano, że to jest prawda. Marksistowska socjologia mówiła: Im wyższe wykształcenie, tym niższa religijność. I poniekąd tak jest do dzisiaj. Kiedy badania religijności, robione co roku właściwie, doktoraty, habilitacje, książki profesorskie, artykuły, kiedy się czyta, to się dochodzi do wniosku, że, że znacznie wyższy jest poziom Ludzi bezreligijnych, nie identyfikujących się z Kościołem katolickim czy z żadnym innym, bo nie jesteśmy sami. Trzeba o tym ciągle przypominać. Jak nam trąbią kościół, to ja nie wiem o kogo chodzi. Oczywiście domyślam się, że katolicki, bo jest chłopcem do bicia, bo jest wrogiem głównym dla propagandy ateistycznej bezbożnictwa, woju, wojującego, jakby to powiedział błogosławiony Stefan Wyszyński. To jest ładne określenie wojujące bezbożnictwo, bo bezbożnictwo, które się wstydzi, bezbożnictwo, które pyta, bezbożnictwo, które szuka prawdy, bezbożnictwo, które studiuje Tomasza Zakwinu, a nie internetowe stroniczki. To jest bezbożnictwo, czy taka forma bezreligijności, która zasługuje na szacunek. I dialog pewnie też. I dialog. Ale coraz trudniej o takich. Myślę, że są także wśród naszych, naszych widzów osoby, które są bezreligijne albo na pograniczu, albo gdzieś z dużym dystansem wobec prawosławia. Ewangelików i ewangelików z rzymskokatolickiego kościoła, który nie jest wcale religią panującą, tylko religią większości Polaków mieszkających nad Wisłą. Ale e, kiedy ktoś szuka prawdy szczerze, to jest na drodze do Pana Boga, czyli do prawdy. E, to jest ktoś szlachetny, to jest ktoś, kto wkłada latami ogromny wysiłek w to, żeby. Poznać, jak jest naprawdę, czyli działa tak, jak człowiek powinien działać. Dla niego wymówka, że jakiś ksiądz zszedł na psy przepraszam za wyrażenie albo ktoś tam narozrabiał, albo, albo ktoś spowodował skandal i przylepia się to wszystkim duchownym, czy wszystkim siostrom zakonnym, czy wszystkim zakonnikom. To nie są argumenty, to jest propaganda, to jest właśnie wojujące bezbożnictwo który jest troszkę inny niż w czasach PRL-u, ale wypływa prawdopodobnie z tych samych pobudek, mianowicie jeśli chodzi o rząd dusz, to w zasadzie idzie walka między światem antyewangelii, jak to nazwał święty Jan Paweł II, a światem Ewangelii. I to jest element tej walki. Nie będzie zaufania do kapłana, nie będzie zaufania do parafii, nie będzie zaufania do proboszcza, nie będzie zaufania do instytucji Kościoła, nie będzie żywego Boga w ludzkich sercach. A człowiek, który nie ma żywego Boga i odniesienia do Chrystusa, jest bardzo łatwo podatny na wszelkiego rodzaju manipulacje, zastraszenie itd. Mój urodzony dziadek, zamordowany przez Niemców. 19 sierpnia 44 roku w więzieniu w Przez cztery dni go katowali. Paweł miał na imię, był potwornie bity, ponieważ chcieli z niego wydobyć wiadomości o innych, którzy się ukrywali, nie chcieli być Niemcami. I został zastrzelony. Strzałem w tył głowy, czego Niemcy zwykle nie robili przez esesmana w tym więzieniu, ponieważ na wszystkie pytania, które mu zadawali, on znał doskonale niemiecki, bo w pierwszej wojnie walczył z Francją na froncie jako żołnierz pruski, żołnierz niemiecki. On odpowiadał modlitwą po polsku. Nie mogli tego wytrzymać. O, jak... Skąd on miał siłę, żeby w obliczu śmierci? O, to jest pytanie o Maksymiliana Kolby. To jest zupełnie, jesteśmy z boku, ale próbuję pokazać, że, że u Benedykta XVI to się powtarza. Mianowicie on zwraca uwagę na to, że relacja człowieka z Bogiem, jeśli jest relacją żywej wiary... Daje człowiekowi niesłychaną siłę do zachowania wolności wewnętrznej, nawet w obliczu prześladowań, czy wykluczenia społecznego, czy nawet w obliczu zagrożenia śmiercią. My właściwie w pytaniu o, o, o to, co, co jest sensem historii, czy, pra, czy historia ma ma żelazne prawa rozwoju, jak chcieli marksiści, ideologia marksistowska: że w miarę rozwoju społecznego, w miarę rozwoju technicznego, człowiek musi być mniej religijny. Odpowiadamy: Nie. Ale, jeśli weźmiemy pod uwagę system oplecenia człowieka współczesnego przez technikę. Zwłaszcza przez informacje, przez rozmaitego rodzaju przeszkadzajki, źródła wiedzy, internet, ale także telewizję, muzykę. Właśnie jest to bezkres, jest to cały ogromny świat. Człowiek okazuje się w, jako jednostka, jako osoba w tym świecie. Przytłoczony. Przytłoczony i bardzo często nawet nie zdaje sobie sprawy, że jest niewolnikiem, że został już dawno, do tego stopie, sprowadzony do, do funkcji jakiegoś trybiku, trybika w maszynerii. Mówiliśmy tutaj kilka, kilka audycji wstecz o tym, że, że współczesne Chiny, Chińska Republika Ludowa jest takim wielkim, wielkim obozem zakłamania, gdzie rozwój gospodarczy, gdzie technologia, gdzie jednak rośnie stopa życiowa tego olbrzymiego kraju, mieszkańców Chin, a jednocześnie rośnie kontrola władzy nad każdym krokiem, każdym słowem wszystkich obywateli, ponieważ oni mają dużo więcej kamer. Śledzących i mikrofonów nagrywających i algorytmów wykrywających jakiekolwiek treści SMS-ów czy komunik komunikatorów społecznych, tak zwanych, niż obywateli, czyli mają więcej niż półtora miliarda. Więc jest to system totalitarnej inwigilacji. Nasi widzowie mogą to sprawdzić, jeżeli spróbują kupić coś przez internet, to potem będą otrzymywali, zupełnie nie, nie, nie wiadomo dlaczego, propozycje dalszych zakupów i nowy asortyment, i to będzie trwało miesiącami, aż algorytm, algorytm wywnioskuje, że to była jedna rozowa czynność a więc to zniewolenie człowieka ale wracajmy do tych praw historycznych mianowicie nie ma. Praw historycznych bezwzględnie obowiązujących, ani praw biolog prawa biologiczne obowiązują, bo stworzenie ma pewne prawa. Prawa fizyki obowiązują, ale jeśli chodzi o życie społeczne, to tutaj mamy mnóstwo niewiadomych i takich czynników, które są nieprzewidywalne. Niemniej jednak, kiedy mówiliśmy o tym, że Najpierw była stwórcza myśl Boga i dlatego człowiek może poznać prawdę i tylko wtedy, kiedy to przedzałożenie, że świat jest racjonalny, bo jest pomyślany, czyli jest rozumny, jest spójny, jest poznawalny tylko dlatego, że został najpierw pomyślany, więc enarche En hologos w początku było słowo, mówi Benedykt XVI. Dlatego ten świat pozostawia człowiekowi wolność, ponieważ ktoś, kto poznaje prawdę i zakorzenia się w tym, który jest prawdą, czyli w Bogu, zyskuje prawdę o sobie i w ten sposób, odkrywając prawdę o sobie, jest w ten sposób jakoś Uodporniony na nieprawdę, na fałsz, na manipulację, na przeinaczenie, na zwichrowanie, na e, zło, które w ten czy inny sposób może mu coś sugerować, a więc pozostaje wolny. Człowiek ma jedynie możliwość pomyślenia o tym słowie, mówi Benedykt XVI, od którego wyszedł. Słowo człowieka jest. Słowem słowa mówi Benedykt, czyli odbiciem myśli pierwotnej, która jest w Bogu. Można by iść dalej. Ja, ja zejdę troszkę z tego pytania, które ksiądz redaktor mi zadał o, o te prawa historyczne. Mianowicie, u Benedykta XVI życie duchowe człowieka nie jest wychylaniem się na zewnątrz. I szukaniem skądś, poznawaniem czegoś, co jest na zewnątrz. Bóg jest w pewien sposób obecny w najistotniejszej, to jest, też, to jest myśl świętego Augustyna, Benedykt tego nie wymyślił, święty Augustyn. Ty jesteś bliższy mnie, dobry Boże, niż ja sam siebie. Więc człowiek nie musi się wybierać za morze, żeby znaleźć Boga, ani w kosmos, żeby go tam szukać, wystarczy, że człowiek wejdzie w najtajniejszą głębię swojego serca, czyli swojej duszy, swojego umysłu i tam może Boga odnaleźć, jeśli tylko zechce szukać prawdy, a jak już odnajdzie, to wtedy znajdzie w ten czy inny sposób drogę do kościoła, który jest Wspólnotą tych, którzy na Bogu, na Chrystusie budują swoje życie. Właściwie można powiedzieć, że, że te prawa nieubłagane prawa społeczne prawa rozwoju one czasami wydają się właśnie przebiegać według tego, co lansowała ideologia materialistyczna, komunistyczna, czy teorie socjologiczne, ale w wieku, w wieku XIX, wieku XX pod koniec XX wieku okazało się, że nie, że niektóre społeczeństwa, na przykład amerykańskie, aż do początku XX wieku, do epoki Internetu były społeczeństwami bardzo wysoko rozwiniętymi, jednocześnie wysoko religijnymi. Jest inny klucz, jest pytanie, czym człowiek się karmi. W jakim środowisku człowiek wzrasta. I w tym sensie to pytanie, Jasiu, czy myśmy coś zepsuli w kościele, że następuje dereligijność, dere, de że, że następuje ateizacja, że pojawia się zjawisko odejścia, jakby od kościoła. Czy ci ludzie byli w kościele, to zupełnie inne pytanie: czy oni odkryli Pana Jezusa jako swoją miłość i pasję życia jako swojego Zbawiciela? Myślę, że nie, że, że istotnym zadaniem kościoła w tej dobie nie jest pytać, czy myśmy zawinili, coś zepsuli, tylko jak tworzyć niszowe, choćby niewielkie, ale bardzo silne wspólnoty wiary, modlitwy. Formacji chrześcijańskiej permanentnej w parafiach i w różnych innych miejscach, środowiskach, gdzie człowiek e, pogubiony troszeczkę mógłby przyjść i z tego źródła, w tej oazie, o której Benedykt XVI też mówi, że parafia ma być oazą z której zagubiony, spragniony prawdy Boga piękna, człowiek może czerpać prawdziwe życie. I na pewno do tego tematu jeszcze wrócimy. Bardzo dziękujemy księdzu profesorowi za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy też Państwu i zapraszamy już na kolejny odcinek programu Mocni Wierze. Z Panem Bogiem.